A moimi Państwa gościem jest wiceminister pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wczoraj pan na konferencji zapewnił, że ZUS ma środki na wcześniejsze emerytury. 1 października wchodzi nowa ustawa dotycząca cofnięcia, można powiedzieć, wieku emerytalnego. Nie zabraknie tych pieniędzy? Nie, nie, nie pani redaktor w telewizji też mnie próbowała koniecznie dopytać. Oczywiście mamy szacunki, ile osób może przejść na emeryturę. Mamy policzone koszty. Wiadomo, że w tym roku to jest tylko październik, listopad, grudzień, więc to jest około 2 miliardy z niewielkim kawałkiem. W przyszłym ponad 10 miliardów, jeżeli by wszystkie osoby chciały przejść na emeryturę, ale uważamy, że wiele osób będzie pracowało dłużej. Dużo osób przejdzie dopiero 1 stycznia na emeryturę. No właśnie, czy czy, czy ministerstwo pracować. trochę nie liczy na to, że jednak osoby pracujące zdecydują się no, trochę odłożyć liczy, liczy, w czasie liczenie, swoją to jest złe pojęcie, natomiast chciałbym mocno podkreślić, przedtem z Solidarnością mieliśmy spotkanie i rozmawialiśmy o tym, patrząc na pana Słowika i na innych działaczy z dawnych lat, przypomniało mi się o co walczyliśmy wtedy? Walczyliśmy o to, żeby przywrócić obywatelom wolność. Wolność w różnych wymiarach. Także wolność wyboru, jeśli chodzi o to, czy chcą pracować, czy chcą przejść na emeryturę. To powinna być wolna decyzja konkretnej osoby uwzględniająca i jego stan zdrowia, i jaką pracę posiada, w jakim otoczeniu ta praca się odbywa i także jego plany życiowe, czy... Może chce przejść na emeryturę i zająć się czymś innym, a może chce dłużej pracować i powinien mieć do tego prawo. Do tej pory 85% osób decyduje się na przejście na emeryturę zgodnie z osiągnięciem wieku emerytalnego. Jest szansa, że będzie ten odsetek mniejszy? Ale to też, tak jak mówię, musi pamiętać, że przejście na emeryturę to jest decyzja, która wynika z wielu czynników. Nie ma tak, że wszystkie osoby w wieku aktywności zawodowej mają pracę. Z różnych powodów nie pracują. Ten, ten procent osób aktywnych zawodowo w wieku aktywności jest 70 chyba kilka procent. Natomiast także nie jest tak, że średnia wieku przechodzenia na emeryturę, mimo że teraz mamy do 67 tak, pracować, to... Tak naprawdę średni wiek przechodzenia na emeryturę to dla mężczyzn jest 62 i troszkę, dla kobiet jest 60 i chyba 0,7%. 70%, 70, czyli tak naprawdę także w tej chwili osoby przechodzą. Część pracuje, przechodzi na wcześniejsze emerytury z różnych powodów, część się przenosi na rentę, część jest na y, innych świadczeniach, a część w ogóle nie pracuje. I tak naprawdę wydłużenie wieku bez, po pierwsze, konsultacji, dyskusji. W Niemczech lata całe dyskutowano, zanim wprowadzono wydłużenie wieku emerytalnego, po pierwsze. Po drugie, bez lepsze opieki medycznej, Przecież to nie chodzi o to, żeby przejść na emeryturę. To chodzi o to, żeby przejść na emeryturę i cieszyć się zdrowiem. A to nie będzie, I tak dalej, i tak dalej. Panie ministrze, to nie będzie w ten sposób, że jeżeli ktoś się zdecyduje przejść na emeryturę właśnie w wieku, kiedy osiąga wiek emerytalny, nie będzie miał niższej tej emerytury? Będzie miał. Mamy szacunki, że każdy rok dłużej pracy, to jest około 8% wyższa emerytura, będzie miał z tego względu, że w 18 roku... Przy tych reformie, która wtedy była wprowadzana, przeszliśmy na indywidualne konta emerytalne i nasza emerytura zależy od tego, ile na koncie jest nazbierane w takim razie, i w jakim wieku przechodzimy na. Emerytury. W takim razie być może ministerstwo planuje jakąś kampanię informacyjną zachęcającą do tego, żeby dłużej pracować, jeżeli ktoś oczywiście może. No, to na pewno ta kampania się zaczęła i ona składa się z dwóch, z dwóch ty czynników takich ważnych komunikatów. Pierwszy komunikat to jest, że 1 października osoby, które chcą przejść w wieku 60 kobiety 65 mężczyźni mogą przejść natomiast jest to prawo a nie obowiązek ci którzy chcą pracować dalej Mogą pracować? Pracodawca nie może tylko z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego zwolnić pracownika? No właśnie, pracodawcy nie będą naciskać na to jednak, żeby te osoby odchodziły. Wiemy, jakie są praktyki, szczególnie w prywatnych e, spółkach, w prywatnych oczywiście, firmach. Oczywiście pamiętamy także, że mamy rekordowo niskie, po półtora roku rządów prawa i sprawiedliwości mamy rekordowo niskie bezrobocie. Teraz a w trzecim roku ostatni raz było 7,4 chyba wtedy było niższe niż teraz, więc od, od naprawdę długiego czasu po raz pierwszy jest tak niskie bezrobocie. W Polsce zaczyna funkcjonować rynek pracowników, a nie pracodawców, i to pracownicy zaczynają w tej chwili dyktować warunki, a Czyli pracodawcy, pracodawcy nie będą szukać. mieli odwagi na to, żeby pracownicy po pracodawcy zaczynają w tej chwili doceniać i kompetencje, i umiejętności, i doświadczenie pracowników, i także uważam, że pracownicy w starszym wieku będą coraz bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Skoro jesteśmy już przy pieniądzach, bo zapytałem o pieniądze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 500+, program 500+, Minister, ministerstwo chwali się tym, że no, dzietność jest wyższa dzięki temu, może nie jest jeszcze rewelacyjna, ale dzięki temu programowi jest wyższa o 7 i ,7 7300 więcej dzieci urodziło się, według ministra Elżbiety Rafalskiej. No, natomiast trochę pieniędzy na to jednak idzie, 25 miliardów do końca kwietnia. Nie starczy pieniędzy? Alarmują pan, pan, pan mnie i politycy opozycja. Pieniądze nie idą, tylko coraz więcej pieniędzy nasze polskie rodziny mają do no Dostają na pewno. Do to porusza gospodarkę, ale to nie zmienia faktu, że w natomiast, budżecie tych pieniędzy przecież nie ma nieskończenie wiele. Redaktor pośledzi aktualne e, informacje. To wiadomo, że bezrobocie spada, pensje rosną. E, Mniejsze bezrobocie i wyższe pensje to także wyższe składki do, do ZUS-u, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Także trzeba pamiętać o tym, że cała gospodarka ruszyła. W tej chwili i y, y, deficyt budżetowy jest mniejszy niż po, powinien być po czterech miesiącach, i dochody budżetu są wyższe. Przypomnę, że także uszczelnienie i VAT-u, i innych podatków spowodowało, że wpływy Dochody budżetu są dużo, dużo większe, więc yy, okazuje się, że tych pieniędzy, które były, yy, przechodziły przez nieszczelny system podatkowy i trafiały do prywatnych kieszeni, naprawdę było dużo i przez lata całe rząd nic w tej sprawie nie robił. Czyli może chwili... Pan zapewnić, że tych pieniędzy nie zabraknie i te zasady wypłacania, świadczenia 500, plus, bo już niedługo trzeba będzie składać wnioski na kolejny e, okres wypłacenia. One się nie zmienią? Nie, nie, ani jeśli chodzi o 500+, ani jeśli chodzi o emerytury, one są gwarantowane przez budżet i na pewno politycy się nie ośmielą tego ruszyć. Każdy, kto oczekuje na emeryturę, każde dziecko, które oczekuje na świadczenie wychowawcze, te świadczenie otrzyma. Wspomniał Pan o bezrobociu, ono wynosi w Polsce 5,9%. W Łodzi jest nieco więcej 7,7%, to i tak jest rekordowo nisko przez, jeżeli spojrzymy na ostatnie lata, dochodzimy w pewnym momencie do ściany i do strukturalnego bezrobocia. To szczególnie czuć w Łodzi, trzeba będzie poradzić sobie z tymi osobami, które po prostu nie chcą pracować. Rząd ma jakiś plan, program dla tych osób, które nie chcą stale podjąć pracy. No i są w cudzysłowie zawodowymi bezrobotnymi. Oczywiście. Urzędy pracy mają środki na, z różnego rodzaju instrumentów aktywizujących osoby bezrobotne. W tej chwili, przy tym zmniejszonym bezrobociu, będą one trafiały i te instrumenty, i te pieniądze, i cała aktywność urzędów pracy, przede wszystkim do tych osób, które są trudno zatrudnialne. Więc uważam, że tutaj także widać, Postęp, urzędy pracy nareszcie zajmą się tymi, którymi się powinni zająć. Tymi, którzy sami nie są w stanie zafunkcjonować na rynku pracy, potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy. Zejdziemy z bezrobociem poniżej 5%? Oczywiście. Też, oczywiście pamiętamy także, jak wielu naszych sąsiadów pracuje w tej chwili w Polsce. To także trzeba pamiętać o tym, że mimo. Tak diametralnego spadku bezrobocia, także jesteśmy w stanie być atrakcyjnym rynkiem pracy dla wielu Ukraińców, co także trzeba uwzględniać. Dziękuję bardzo. Moim i gościem był wiceminister pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo.